Obraz Jacka Malczewskiego, Zesłanie studentów. Obraz przedstawia grupę młodych chłopców, którzy za używanie języka polskiego i obronę literatury polskiej zostają zesłani na Syberię. Są na jednym z etapów w drodze na katorgę i w jakiejś opuszczonej sali, prawdopodobnie jakiegoś lokalnego urzędu, usiłują zdrzemnąć się pod wielką mapą Imperium Rosyjskiego. Pod wielką mapą imperium odpocząć jak kto potrafi. Kończymy bliską Syberią. Skrócony kurs geografii. Śpi, kto spać może po drodze trudnej jak lekcja historii. Na wielkiej, pustej podłodze egzamin wstępny katorgi. Czytując litery, układa drogę powrotną przez białe wiorsty papieru. Dwaj inni usiedli razem, dręczą się w mokrych ubraniach, jakby tu ojcu pokazać naganne ze sprawowania. Ten ściągnął buty, tarł palce, nogą zdrętwiałą kołysze. Ten jeszcze myśli o walce, ten Odyseję już pisze. Szynele o wyrok za duże, kij, co z wilgoci poczerniał. Książki to bołki podróżne pod wielką mapą imperium.